Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa Snickersa 1984 z klanu AZP na czołgu M103. Mapa klasztor, bitwa standardowa. No i zobaczymy, co tutaj nasz Snickers zdziała. Tak, czuję właśnie, bitwy nie oglądałem, wyniki znam i muszę wam powiedzieć, że Snickers chyba musiał zjeść Snickersa, skoro wykręcił taki fantastyczny wynik tym czołgiem i na tej mapie. Decyduje się o dziwo jechać nad wodę. Może to dla was nie jest zaskoczenie, ale dla mnie owszem. Ja nie umiem się bić z tej strony. Jest jedna artyleria, jest jak Tiger. No w sumie tych TDK-ów na szczęście nie jest tak zbyt dużo. I w końcu Snickers jest topowym czołgiem. Ma wsparcie T-10, gdzieś tam z tyłu również jest T-29. O SP-1C raczej nic nie mówię, gdyż widzimy, że chłopak lub dziewczyna nie ogarnia. Stoi z tyłu, będzie snajpić. Pierwszy cel. Is. Strzał. No. To było tak oddane po razie. Jest wykorzystywanie zasłony terenowej. Kolejny czołg przeciwnika. Znowu is trzeci. Jednak już teraz. Sidescrap postawiony. Gdzieś tu wychylanie tylko wieży. A ta potrafi. Potrafi wpuścić i potrafi. Czasami potrafi również odbić coś, ale nie można za bardzo liczyć na pancerz w M103. No, chyba że właśnie w cooldownie. Cóż. I z trzeci tylko został tutaj. Kolega raszuje na niego. Oby do wraku. Oby do kolejnego załomu. Nieprzygotowany strzał, ale i z trzeci również się pośpieszył. I teraz kto szybciej przeładuje? Oczywiście M103. M103 ma szybszy ROW niż i z trzeci. Tak więc w tym momencie wróg jest na hita. Niedobrze się dzieje na linii 1. Zobaczcie. Teraz bym złamał właśnie akcję do środka, wjechał tutaj. Zaskoczył, kto tutaj jest, tak w ogóle, tą panterę i TVP. I wtedy bym wracał się już do bazy. Snickers postanowił inaczej, chyba wybiera się po artylerię, ale to też jest ryzykowne, bo jeżeli coś stoi na bazie, a zakładam, że może stać jak Tiger, także. No, wtedy może być nieciekawie. Ale zobaczcie, TVP już nie żyje. Pantera 2 zaraz będzie obijana, ale jest jak Tiger 88. I jest ustawiony bokiem. Niestety, kalafior. Wynik 5-7, kolega się zaświecił. To trochę pechowo. No, strzelanie gdzieś tutaj w bok. Znowu niecelny strzał. I robi się ciężko. Teraz za to Jagódka 88 ustawiona tyłem, strzał wreszcie celny i trzeba wykończyć jak najszybciej tego TDK, który się niestety obraca w kierunku Snickersa. No, może przeładować trzeba na hity. Albo poczekać, aż znowu przeciwnik się obróci w drugą stronę. Tak zrobił. Wykończenie. Frag za całe 2 HP. Jest również Pantera 2, która zaraz też powinna paść łupem naszego bohatera. Tylko trzeba trafić. No, tam wystaje tylko. O, teraz. Teraz udało się. Kompos na Panterze 2. I nieciekawie się robi na bazie. Oby te AMX-y wróciły ją obronić.
Kolega tutaj raszuje, będzie próbował rozbić kampę przeciwnika. Gdzieś w końcu jest E75, gdzieś również jest T25-2 i zapodział się gdzieś AMX CDC. Jest. Tylko że właśnie, wyjeżdżając tutaj można dostawać z bułki też można dostawać z bułki na H2. Także no cóż, zjadłem jakąś bułkę. 8-10. Oj, nieciekawie, nieciekawie się robi. Ten E75 ma prawie że full HP. E50 również ma dużo tego HP. Jest problem. Strzał na ślepo. Nieudany. Medy w potrzasku. Zszedł T54, 8-11. I wygląda to tragicznie, tragicznie wręcz. Kolega mógł się wracać wcześniej, mógł, powinien nawet wracać się do obrony bazy. Tego nie zrobił. Ach, niecelny strzał. E50 zaświeci go? Nie, nie zaświeciła. No, kolega tego nie zrobił, nie zrobił comebacku do bazy. Oj, AMX CDC flankuje bohatera naszego. To się skończy jego śmiercią. Trzeba pozbyć się jak najszybciej tego przeciwnika. Nie ma na co się oglądać do tyłu. Nawet przyjęcie jednej buły od E50 warte jest tego, żeby zdjąć AMX-a. Ten jednak ucieka. Jest na niego niestety dla tego AMX-a bicie. Oczywiście nie niestety dla naszego bohatera. No i cóż, zobaczcie. Brak powrotu do bazy był błędem. Ale błędy popełnia każdy. I błędy można wybaczać pod warunkiem, że taką bitwę się wyciągnie. A uwierzcie mi, bitwa będzie wyciągnięta. Jak to się stanie? Nie wiem. Kompletnie nie mam pojęcia. E50. Czy on podjedzie tam na górę i czy przejedzie przez środek, przez garb na E6, E7? Nie wiem. Gdzie jest E75? Zaginął. Jest za to Light. Już go nie ma. Jednakże przeciwnik doskonale teraz wie, gdzie jest nasz bohater. Każdy chce dorwać Snickersa. Wiadomo. Snickersa. Ja wolę Snickersy niż Marsy. Ale okej. Okay. Ktoś inny może woleć Milky Way albo cokolwiek innego, albo w ogóle nie lubić słodyczy. Jest powrót do bazy, ale wpierw Snickers rozglądnie się, czy nie ma czegoś na środku. Człapie się tutaj na pozycję. Jestem ciekawy, czy kolega ma zamontowaną optykę. Ja woziłem optykę na M103. Zaskoczony od tyłu E50. Szczęśliwie, szczęśliwie spłonął. Także to był fartowny strzał. Jest E75, jest również strzelająca artyleria. Strzał nieprzygotowany. Jeden apek został. I pojedynek gigantów. Oczywiście większym gigantem jest E75. Ma przewagę HP, ma przewagę pancerza. M103 nie jest na tyle mobilna, żeby jeszcze ten strzał niecelny, żeby objeżdżać E75, jednak ta pudłuje. Zostały same hity i dwa pociski HE. No, trzeba szukać kątów prostych. Tak jest i z hitów można tą E75 przebić. Uszkodzone działo, uszkodzone gąsienice, ale przeciwnik już jest na hita. Jeżeli teraz, no, wiadomo, szybciej przeładuje i tak, M103. Tylko nie zmarnować tego strzału bez celowania.
Snickers, no to było strasznie ryzykowne. Trzeba było przymierzyć. Jest T-25-2, schowaj się za tym wrakiem. No właśnie, gdyby się schował na, tak jak teraz próbuję wcześniej, gdyby się wcześniej schował za tym wrakiem, to może by nie dostał tej buły. Szczęście, szczęście wielkie, Lorraine nie trafia. I co teraz? Czekanie w tym miejscu jest oczekiwaniem na strzał od artylerii. Tylko, czy ta artyleria ma jeszcze pociski, czy też przeładowuje? Podejrzewam, że jest na przeładowaniu. I to jest wielkie szczęście i pech tego T-25x2. On też powinien załadować w tym momencie Golda. Nie, artyleria nie jest na przeładowaniu. W każdym razie nie była. No i nie ma zestawu naprawczego, żeby się móc wycofać. I teraz uda się. Przeciwnik nie wytrzymał ciśnienia. Oddał za wcześnie ten strzał. I teraz. No cóż. Pojedynek przeciwko Arcie. Jest szansa na pula. Proszę Państwa, jest szansa na pula. Wroga Arta strzeliła. Nie wiem, nie. Artylerzyści mogą się coś więcej wypowiedzieć. Czy to po prostu ta lorka nie ma magazynka? Może ma jakieś inne działo i strzela co, nie wiem, tam 20 sekund? Być może, nie wiem, nie znam się. Jakoś nigdy nie interesowałem się artami. I być może, że po prostu ten przeciwnik nie ma topowej lufki. Albo tak strzela, nie wiem. Załoga na połowę umiejętności. Ale zobaczmy. Przeciwnik raczej może się spodziewać, że Snickers przyjedzie od tej strony. Jest prośba, żeby oddał mu pula. No, oddawanie pula. Ja wiem, że to pierwszy pul, ale to jest takie. Daj mi pula. No, to takie trochę nieeleganckie, prawda? Mam nadzieję, że przeciwnik będzie walczył do końca. Mimo wszystko. Jest załadowany hit. Ja bym załadował procisk HE. Mimo wszystko. I zobaczymy. Nie wjeżdżaj, Snickers, do kółka. Nie wjeżdżaj, omiń. Dajesz znak. Dobrze. Dobrze. Dałbyś znak przeciwnikowi, gdzie się znajdujesz. A tak. Zobaczymy. Wróg już na pewno. Nie wjeżdżaj w kółko. Ale nie. Zobaczcie, 2 minuty do końca. Dlatego właśnie Snickers decyduje się. Kurczę. Zobaczcie. Kolega nie chce kapować. Nie chce tej bitwy wygrać przez kapowanie. Wróg nie chce również. No, ma szansę wygrać. Także ta lorka jest szybka. Teraz zdecydowała się na kapowanie. Przejechała całą mapę i została. Zaraz będzie minuta do końca, ale M103 ma szansę dojechać. To jest mała mapa. Dalej prośby o pula. Nie ma tak łatwo. Każdy chce wygrać. Zobaczymy, czy ta lorka będzie przygotowana, czy dobrze ustawiona, czy zwrócona w dobrym kierunku. O tym w następnym odcinku. Jest dojazd. Nie ma czasu na subtelności. Zanim Snickers dojedzie, to będzie miał praktycznie szansę na jeden, góra, dwa strzały. No właśnie, hit załadowany, a może trzeba byłoby załadować HE. Trzeba zdekapować. I jest, dekap wylosowało akurat tyle, ile trzeba. Także damage'u. I jest pull. Brawa, brawa, brawa. Przejdźmy do wyników. Wpadła oczywiście masterka. Pull. Kołobanów. Obrońca.
wysoki kaliber, Spartanin, Top Gun oczywiście, stalowa ściana. 6777 obrażeń, 10 fragów, 1665 expa, 1900 damage'u przyjętego przez pancerz. No i właśnie, przejechany dystans 4,82, no to trochę mało. No chłopie, co to ma być? Trzeba było się pokręcić, jeszcze te 180 metrów nadrobić dystansu. A tak to niestety nubska bitwa. Przepraszam bardzo, żałuję, że ją pokazałem. Oczywiście żartuję. Wynik jaki jest, widzicie, poszły wszystkie pociski zwykłe, również hitów nastrzelane. No i gdyby nie konto premium, to byłaby bitwa na minusie. Ale chodziło o pula, nie o coś innego, nawet nie o kapowanie bazy, nie. No, nie liczyło się to. Chyba nawet, nie wiem, nie zauważyłem, jak chyba zaczęli kapować równocześnie, więc chyba byłby remis. Więc nawet chyba nie było wątpliwości dla Snickersa, że musi jechać do obrony. Ale zresztą pierwszy pull. Moje gratulacje i dziękuję za nadesłanie powtórki. Do usłyszenia.